Obchody rozpoczęły się mszą świętą w katedrze, po której ruszył pochód pod pomnik poległych Okołobrzeg w marcu 1945, gdzie m.in. odśpiewano hymn narodowy i złożono kwiaty. Dzisiaj mija 80 lat od wybuchu II wojny światowej. Jak co roku stajemy przed pomnikiem poległych w walkach Okołobrzeg w marcu 1945 roku, aby oddać cześć wszystkim uczestnikom tych wydarzeń. Aby pamięć o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej była zawsze przestrogą dla przyszłych pokoleń, wciąż należy przypominać, że wojna nie była i nigdy nie będzie drogą dialogu. Poprzez naukę historii oraz patriotyczne obchody uczmy młode pokolenia pamięci o tamtych czasach. Szanujmy pamięć o tych wszystkich, którzy stracili życie broniąc naszego kraju. Historia nauczycielką życia uczy nas, że tylko pojednanie i tolerancja stanowią podatny grunt do trwałego pokoju. Cześć pamięci bohaterów, chwała żyjącym. Aby przywrócić klimat tamtych tragicznych dni, odtworzono autentyczne komunikaty radiowe o wkroczeniu Niemców do Warszawy, po których uroczystość rozpoczęto hymnem państwowym. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Belu i wszystkim walczącym, gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia za szczególne zaangażowanie na rzecz środowiska kombatanckiego oraz za upowszechnianie wiedzy o czynach Wojska Polskiego i walkach o wyzwolenie w marcu 1945. W trakcie uroczystości odbył się apel poległych i salwa honorowa. Salwą! Ładuj! Salwą! Ładuj! Salvo! Ah! Let's get it!